Dzień dobry. A pan kręci, więc cieszą również te mniejsze inwestycje, które dają szansę na lepszą jakość życia, a myślę, że o tym, jak ważna jest ta droga, najlepiej zaświadczą sami mieszkańcy. Ja natomiast witam pana burmistrza, bardzo mi miło, teraz tam bliżej do siebie, jeszcze spotykamy się na ziemi, tym razem łódzkiej, ale parę kroków stąd mamy ziemię Aleksandrowa Łódzkiego, w związku z czym bardzo nam miło, że pan burmistrz również na nas się pofatygował, bo to też przybliża nasze, to jest kolejny jakiś element przybliżenia naszych dwóch gmin do siebie. Raz jeszcze dziękuję korporacji, prywatnej korporacji mieszkaniowej za zrealizowanie wspólnie. Pamiętam, przypominała pani przed chwileczką, jak to było, kiedy podpisywaliśmy pierwsze porozumienie. 10 lat. Oj, co to jest? 9, ale przed nami to kolejny projekt, który też będziemy chcieli zagospodarować lasek na potrzeby rekreacyjne, sportowe mieszkańców i myślę, że to będzie kolejny fajny projekt, który uda nam się razem zrealizować. No i nie byłaby sobą, by nie powiedziała, że jest to strasznie fajnie, nie będę zrealizować. Mam nadzieję, że kolejne też powstaną, czy gdzie jest potencjał miejsca. Może pana Jacka. Ja muszę powiedzieć, że w zasadzie ulica Romanowska to tak naprawdę jest granicą między Aleksandrową a Łodzią. Czyli mamy 15 kroków, dokładnie mamy 15 kroków, po tamtej stronie już jest Aleksandrów, a tak naprawdę jest to bardzo cenna inicjatywa zarówno z punktu widzenia osiedla Zielonego Romanu, który jest również bliski sercu Aleksandrowa Łódzkiego, dlatego że przecież mieszkańcy korzystają z naszych instytucji, bardzo często długo korzystają z naszych mediów dostarczanych przez spółkę aleksandrowską i ta współpraca jest bardzo szeroka, a myślę, że z tej ulicy zdecydowanie będą również korzystać aleksandrowianie, jak również z linii 84A. Także myślę, że ta symbioza, która zafunkcjonowała już od wielu, wielu lat, dzisiaj jest taka bardzo, bardzo mocno zmaterializowana i myślę, że ta inwestycja i również linia komunikacyjna zdecydowanie jeszcze bardziej połączą obydwa bratnie.
To może teraz panu gospodarz. Ja chciałbym podziękować jeszcze pani prezydent, bo podpisywała pani i dopilnowała pani, żebyśmy zrealizowali przed niem. Natomiast oczywiście pan przewodniczący się pewnie dziękujemy, bo pan dyrektor Andrzejewicz cały czas powiem, zastępuje miasto Łódź. Bo wodę mamy, miasta nie mamy. No stąd są bliżej, no, tak dalej, tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć, że dla mnie dzisiejszy dzień to jest taki moment, że osiedle przestało być kantatką Łodzi. Bo to tak, cały czas było kantatką Łodzi to osiedle, ale mam nadzieję, że to dalej będzie procentowało większym zainteresowaniem. I dlatego tutaj zaczęło się coś, ale mam nadzieję, że w roku przyszłym to dokończymy, że to będzie naprawdę kawałek taki rekreacyjny dla mieszkańców, żeby poćwiczyli, pobiegali, czy zrobili ognisko sobie, czy gryla i będzie ich to jeszcze się integrowało. Także jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Trzeba spełniać, co mówią.